OBP Ekstraklas jest Korona Kielce i w 26 minucie Szymon Marciniak dyktuje rzut karny dla gospodarzy za faul Miłosza Trojaka na Macieju Śliwie. Do piłki podchodzi Dani Ramirez. Dani Ramirez pewnie! 5 minut przed końcem mamy analizę VAR. Szymon Marciniak ogląda raz jeszcze sytuację, w której Adrian Lowe zagrał piłkę ręką. Jest rzut karny i Adrian Dalmau daje Koronie wyrównanie. Po trafieniu Hiszpana remis 1-1. ŁKS walczy jednak do końca. 99. minuta meczu i Artemijus Tutyskinas trafia do siatki.